witam was serdecznie w odcinku. Tak jak obiecałem, jest odcinek. Miał być inny, ale będzie tematyczny. Sprawdzimy sobie jedną z rzeczy od Fermopel, jeden mały gadżet. Już sprawdzałem, okazał się bardzo przydatny. Ale przy okazji trochę powiem słów o czerwony. Z czym się wam to kojarzy? Dajcie znać na początku, pierwszy hashtag. Więc serdecznie zapraszam, oczywiście pierzasta ekipa Krzycha, zapraszam na grupę, tam jest konkurs na tło, no i oczywiście zapraszam do oglądania. Niestety nie zawsze jest tak kolorowo, a tym razem dość czerwono. Do zobaczenia. Dobra, jak sami widzicie, wiadomo, pozdrawiamy, Brahim. O czym mowa, mówimy to o dezynfekcji. Myślę, że dla osób, które w szczególności mają miejsca w kurnikach dość wilgotne, sucha dezynfekcja na pewno jest idealna i w sumie dla nas hodowców, moim osobistym zdaniem, jest wygodna. Ale zacznijmy sobie może pierw od środka, który tak naprawdę jest chyba najmocniejszym z mocniejszych. Mówimy tu o wirkonie. Wirkon jest to środek oczywiście w tym wypadku nie suchej dezynfekcji, lecz mokrej. Podstawa jest taka. Przy użyciu dezynfekcji typu wirkon ptaki nie mogą przebywać w danym pomieszczeniu. Dlaczego? Bo jest bakterio, wiruso i tym podobno bójczy i jest szkodliwy dla naszych ptaków, więc no niestety w tym przypadku nie ma opcji, żeby można było dezynfekować w towarzystwie naszego kochanego ptactwa. Ale ja osobiście stosuję tą dezynfekcję w wypadku inkubatora czy pomieszczeń po kurczakach, odchowalnikach i tym podobne lub pomieszczeń, gdzie wiem, że przez najbliższy tydzień, dwa ptaki po prostu nie będą przebywać, ponieważ pierw używam środka rozcieńczonego z wodą. Fakt, de facto jest taki plus, że tego się doje dosyć mało. Ja tu powiem tak łyżeczkę do espresso na litr wody. Ale później trzeba to spłukać, więc pomieszczenie jest wilgotne, czyli musi dobrze wyschnąć. Mi osobiście się opłaca bardziej kupować dużą puchę o kilograma. To jest koszt około 40 euro u mnie. Ale no ten produkt w takiej puszce to jest wydajność minimum na rok. Więc nie ma problemu, no i się nie psuje, więc świetna sprawa. Ale do takiej podstawowej dezynfekcji, co zapewnia, że ściółka jakby jest sucha w kurniku, nie tworzy się błoto i tym podobne, są to suche dezynfekcje. Zacznijmy pierw, ja tu mam taką dezynfekcję z Polski również, z innej firmy, Desosan, jak dobrze mi na Wigor. Też dosyć znana firma, ja go osobiście lubię, akurat tym przypadkiem go kupiłem, bo miałem do niego dostęp, nie kombinowałem, żeby przekupywać przez internet, tylko było kupowane w sklepie stacjonarnym. Ale pod względem zapachu i w sumie też może działania, dla mnie wygrywa oczywiście Sandezja. Ten zapach eukaliptusa po prostu, który się unosi w całym kurniku, jest boski. Pamiętajmy, eukaliptus też ma wtedy pozytywny wpływ na układ oddechowy naszych ptaków, więc naprawdę świetna sprawa. I tak, Sandezja na przykład, gdy zaczynamy używać takiej dezynfekcji, warto jest to, żeby przez pierwsze 3 dni dezynfekcję codziennie używać. Później wykonujemy to raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. Powiem wam tak, po pierwsze, sama sucha dezynfekcja w wypadku Sandezji neutralizuje zapach amoniaku, zmniejsza go. Jest oczywiście bakteriobójcze, wirusobójcze, nie na wszystkie wirusy, pamiętajcie, tutaj nie działa. Oraz niszczy larwy, podkreślam, larwy pasożytów. Nie wiem dokładnie, czy tu możemy zahaczyć, czy niszczy ptaszyńca, choć wątpię, ale na pewno może ograniczyć jego ilość, co w wypadku, gdy oczekujemy, tak jak ja właśnie na Exolt, jest to dosyć istotny element, ponieważ nie te rozmnażanie tego potwora nie jest takie intensywne, czy też szybkie. Więc tak, tu właśnie od Fermopel dostałem taką maczugę. Na początku się z tego trochę śmiałem, mówię, co to może mi ułatwić życie, bo wcześniej brałem w łapę, rozsypywałem z dezynfekcji, było po problemie i dało się radę. No ale moi drodzy, użyłem tego. To jest boskie. Pójdziemy sobie zresztą, jakby to powiedzieć, użyć tej dezynfekcji. Tu otwieramy, ja sobie może na razie, tak o, żeby mi nie wypadło. Tu mamy łychę. Wsypię tej dezynfekcji do tego gały, gruchy, pługowie, co to jest, jak to nazwać, ale mówię, fajna sprawa. Bo nieźle mi ułatwia życie. I co na przykład ja zauważam, co najbardziej zauważyłem przy używaniu regularnym
suchej dezynfekcji, to moi drodzy jest to, że wymiana ściółki w kurnikach nie musi być aż tak częsta. Pamiętajcie, bo to też jest dosyć istotne, gdy zbyt często zmieniamy ściółkę w naszych kurnikach, doprowadzamy do tego, że co chwilę wytwarzają się nowe bakterie czy wirusy. Tak naprawdę kury nasze kochane nie potrafią się uaktywnić, uodpornić na to wszystko, więc ważnym i istotnym elementem jest to, żeby ta ściółka była wymieniana jak najrzadziej. No nie mówię tu o gniazdach, ale zobaczcie, ta ściółka ma około miesiąca i tu nic nie jest mokrego. Tu jest sucho, tu akurat pryskałem przed chwilą tym, nic nie jest mokre. Ściółka po prostu nawet po deszczu nie jest mokra, automatycznie schnie, więc to jest chyba jej największy plus, ale wejdziemy sobie do tego kurnika. No tu jeszcze nie robiłem. Tu tak samo możecie zauważyć, że ściółka jest po prostu sucha. A jeżeli chodzi o samą użytek tego, wiem, mam syf, ale to dopiero na urlopie będę zbierał. Ułatwia naprawdę sprawę, bo jak widzicie, ona sypie drobno na całą powierzchnię. Nie ma takich grubych warstw, jak w wypadku u mnie, przyznaję się, jak ręką to robiłem. Więc... muszę kurkę pogonić, więc no jest to duże ułatwienie, co lalunia, co na pewno ułatwi nam pracę i jakby też zaoszczędzi nam ten produkt, moi drodzy, bo wiadomo, że go wtedy aż nie sypiemy. I tak, tu jest chyba najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o sandezję. Możemy ją spokojnie używać w towarzystwie ptaków, dlatego na przykład jak widzę, że tu siedzi kwoka, nic się jej nie stanie, ja delikatnie w jej okolicach, żeby jej nie wyganiać, posypuję. I naprawdę nic jej się nie stanie, spokojnie, nie będzie to dla niej żadne niebezpieczeństwo, ani tym podobne, nic jej nie zaszkodzi, a przy okazji będzie miała fajne perfumy, bo że tak naprawdę, no tak jak mówiłem, zapach eukaliptusa się unosi wszędzie. Myślę, że nie jeden z was, który używał sandezji, zna ten zapach. Ten drugi również zawiera olejki eteryczne, ale nie są one aż tak intensywne, jak sam zapach sandezji, jakby to powiedzieć. Więc jeżeli chodzi o dezynfekcję, to chyba wam nie muszę polecać, ale naprawdę uważam, że sandezja jest spoko. Ale teraz czas przejść w inne miejsce i dlaczego w sumie poruszyłem temat dezynfekcji. Jesteśmy tu. Taka informacja, oczywiście Krzysztofa jak szczęście dalej nie odpuszcza. Dwie kaczuszki kaldaków zostały. Jedna niestety zwiała dzisiaj w nocy ze stodołą i nie wiem jakim cudem. I wiadomo co się z nią stało. Tam już wziąłem siatkę zabezpieczającą, żeby do sąsiada nie przełaziły. Mam nadzieję, że już tego nie powtórzą. Ogólnie są rozstawione wszędzie pułapki, bo sąsiad też miał wizytę szopa. Więc dzieje się, moi drodzy, dzieje się. Ale tak, dlaczego ja tak ruszyłem z tą dezynfekcją, moi drodzy? Dzisiaj naszło mnie trochę, żeby iść w końcu prześwietlić kurę Brahmę, a że miałem okazję, Brahmę, jakby to powiedzieć, kurę, kwokę białej Feniksa, bo termin już dawno powinien być, podnosząc gniazdo. I o dziwo, właśnie, już tego gniazda nie ma oczywiście. Podnosząc gniazdo, wszystko było w porządku. Jajka okazały się puste, więc jajka zostały zabrane. No mówię, ściółka jest ok, wszystko, ale mówię, a coś mnie ruszyło, żeby tą ściółkę jednak troszkę podnieść. No i moi drodzy, podniosło się, czyli przyjaciel kwok, moi drodzy. Uważajcie, bo ptaszyniec jest naprawdę przyjacielem kwok, lubi je, ze względu, że się tyle nie ruszają, ma cały dostęp, stały dostęp do pokarmu i to on jest głównym winowajcą, że kwoki padają na gniazda. Pamiętajcie, nie to, że one nie wstaną jeść, pić i tym podobne, tylko właśnie pasożyty. Tu już właśnie też widzicie, jest obsypane wszystko, tamte gniazdo zostało automatycznie z marszu szybko spalone. Przyznałem, wszystkie inne budki jest spokój, ale myślę, że tu już akcja z ptaszyńcem zaczęła się na stałe, jak się już u jednych pojawiło. W szczególności, że pamiętajcie, że temperatury, które właśnie się teraz pojawiają, są to temperatury sprzyjające ptaszyńcowi, czyli no jego rozwojowi. Jego rozwój jest zdecydowanie szybszy. Larwy potrafią nawet w ciągu 4 dni przeobrazić się w dorosłe osobniki, które już się rozmnażają, więc moi drodzy, wtedy zaczyna się wielki problem. Fakt, ja w porównaniu w walce z tamtego roku z ptaszyńcem nie doświadczyłem aż tak, że wchodziłem i wychodziłem z ptaszyńcem na nogach.
Na szczęście tego nie miałem. Może przez samo to, że kontrolę, ja dosyć szybko go zauważyłem właśnie poprzez co 3 dni kontrolę lampką, tak jak mówiłem w jednym filmie. Po prostu jak macie nawet grzędy, ja sobie wejdę, wchodzicie po prostu wieczorem, gdy już macie ciemno, kurki już śpią, światło macie zgaszone i bierzecie taki prosty sposób, jak tu macie grzędę, podchodzicie z lampkami i te fragmenty tylnie grzędy prześwietlacie sobie. Jeżeli prześwietlicie, wtedy widzicie tak naprawdę, czy coś się znajduje, czy widzicie małe czarne robaczki lub przezroczyste lub czerwone. Pamiętajcie, przezroczyste jest to moment, gdy larwy ptaszyńca się przeobrażają. Są jeszcze bezpłodne, jeszcze nie piją krwi, ale się przeobrażają. Ale to jest kwestia, tak jak mówię, 2-3 dni i on z powrotem już jest dorosły i robi co chce. Więc wtedy warto sobie zrobić takie rzeczy lub tak jak pisałem na grupie, właśnie test białej ścierki papieru. Kładziemy papier w gniazdo, zostawiamy na 15 minut, po 15 minutach wracamy i wtedy wszystko widać, jak moi drodzy, naprawdę, czy ten pasożyt występuje. Poczekajcie chwilę, bo ktoś mi się tu dobije. Jestem, jak zwykle. To było nie, że ktoś się dobija, tylko kończyła się pamięć. Więc tak jak mówiłem, ścierkę i wtedy też zdecydowanie możecie widzieć. Jakie są objawy na kurach? Moi drodzy, jeżeli chodzi o same objawy bycia ptaszyńca na naszym drobiu, jest jedna z objawów, która występuje, ale dopiero wtedy, gdy tak naprawdę już jest kiepsko. Czyli ptaki zaczynają mieć słabe pióra, widać jakby się pierzyły, pióra są zniszczone, tak jak przy piórojadzie, tylko mniej. I wtedy, moi drodzy, już jest trochę późno, bo wtedy podejrzewam, plaga już jest niezłej kategorii. Same kury oprócz tego mogą być niespokojne, mogą nie chcieć przebywać w kurniku, spędzać tam nocy, ale mówię, takie już elementy zazwyczaj występują, gdy niestety ten ptaszyniec już jest naprawdę na niezłej akcji, jest go naprawdę dużo, więc wtedy trzeba naprawdę uważać. No i wtedy, no nie wiem, no już ciężko chyba go nie zauważyć, jak się pojawia. Drugą, kolejną rzeczą jest to, że ptaki zaczynają wolniej rosnąć. Trzeba też mieć na uwadze, że sam ptaszyniec przenosi różnego rodzaju choroby, czyli możemy się doczekać tego, że w naszym stadzie wystąpią choroby, których wcześniej nie było i mieliśmy pewność, że nasze ptaki są zdrowe. A tu peszek, niestety. No, jeżeli chodzi o samego ptaszyńca, jest to naprawdę wróg numer jeden, myślę, każdego hodowcy w okresie letnim. Niestety jego nosicielem, tak jak mówiłem w filmie, serdecznie Was zachęcam do początku o samym ptaszeńcu. Niestety dziwnie, dzikie ptaki głównie. U mnie prawdopodobnie powodem jest to nie do końca jakby wytępiony w okresie zimowym. Skubany gdzieś się musiał przechować, przytrzymać. No i po prostu wyczuł już tylko okazję i wykorzystał to w pełni, powrócił na żerowanie. Tak jak mówię, kury są spokojne, w nocy nic się tam też nie dzieje. W sumie same kontrole kurników tych tutaj nie wykazały żadnych niepokojących się. Tam mówię, tylko sama kwoka, dlatego mówię. Najważniejszym istotnym elementem jest to, żeby kwoka jednak była sprawdzana pod względem pasożytów, a nie tego, czy się najadła, czy zrobiła siusiu. Będziesz tańczył przed tym, przede mną? No tak, tańcz przed swoim panciem. Ty łobuzie. Tak to, moi drodzy, wygląda. Ja osobiście mówię wprost i już po kilku próbach, które wykonałem, jeżeli chodzi o sam środek, Mitex jest dobry, skuteczny faktycznie, ale jak dla mnie zbyt pracochłonny, ponieważ trzeba wszystko wyrzucić, spryskać, zmoczyć i tym podobne, a jeżeli chodzi o produkt, tu żadnej reklamy, ja tu po prostu mówię sam z doświadczenia, tu mówimy chyba o Oxolcie, produkt, który nasze kury piją, tak naprawdę zaczynałem działać w tym od środka, ja sam kupuję się tabletki dla psów, które zawierają ten sam środek na kleszcze i tym podobne, działa od środka, czyli środek dostaje się do krwoobiegu naszego drobiu i gdy w momencie ptaszyniec go pije, umiera. Co jest istotne, jeżeli mamy już tą plagę, pamiętajcie, że trzeba w ciągu 7-9 dni od pierwszej dawki powtórzyć to, ponieważ wiadomo, nie działa on na larwy, czyli albo osobniki, które jeszcze tej krwi nie piją, więc ważne, żeby ten element został powtórzony. Ja uważam, że warto nawet 3, na przykład dać po 4 dniach, a później po 8, moi drodzy, dlatego, że w okresie letnim, tak jak mówiłem, ptaszyniec rozwija się zdecydowanie szybciej. Albo przy temperaturach, tak jak występują, on po prostu klubi się w tych temperaturach, więc, moi drodzy, warto wziąć to pod uwagę.
Jego, mimo kosztu u mnie to jest około 170-180 euro za 50 ml. Nie ma u mnie możliwości kupienia małych dawek, ale zresztą i tak mnie to się nie rajcuje, wolę kupić całość, bo jest to opłacalniejsze. Jest to 0,05 ml na kilogram, kurde. Czyli moi drodzy, to nie jest aż tak dużo i nie jest tak strasznie. Ja tam średnio nie liczę wnioska waży około 2,2 kg. Podajemy to w wodzie w takiej ilości, którą mamy pewność, że kury w ciągu 24 godzin wypiją. Dlatego warto przed takim zabiegiem kury przepuścić z wodą. Czyli na przykład skorzystać najlepiej z takiej pogody, żeby nie było to, że w nocy nie będą miały wody przy 38 stopniach. I po prostu kury automatycznie z samego rana tą wodę chlupią i jest im naprawdę fajnie. I mamy wtedy pewność, że jednak ptak tą wodę z tym środkiem sobie zaaplikował. Myślę, że wielu z Was będzie miało problem niestety z tym koleżką. Pamiętam historię z tamtego roku, było ich od groma, w tym roku myślę już się zaczęło u niektórych, więc no nie dziwię, że się zaczęło, jest ciepło. Pamiętajcie, nie obwiniajmy się o to, że jest to nasza wina, że nie sprzątamy, czy też nie prowadzimy dezynfekcji. Ptaszeniec był i będzie. Niestety ptaszeniec się skubany dosyć mocno odparnia na wszelkiego różnego rodzaju, czyli w przypadku ziemi okrzemkowej. Fakt, moi drodzy, powiem jedno, ziemia okrzemkowa może zniwelować ilość ptaszyńca, ale dam sobie dwie ręce odciąć, że nie zniszczy go całkowicie. Nie ma takiej opcji. Kiedyś może, że to było możliwe, bo jest bardzo dużo artykułów naukowych na temat tego pala typu ptaszyniec. Niestety jest to pasożyt, który idzie z czasem, idzie z technologią, czyli no, niestety jest skubany dosyć mądry, jakby to nazwać w cudzysłowie. Więc sama ziemia okrzemkowa oczywiście jak najbardziej nam pomoże. Pomoże nam w wielu innych pasożytach. Tu mówię stuprocentowo, czyli piórojady, czy też wszoły bardzo pomaga. Ja akurat stosuję nie ziemię okrzemkową, tylko środek na kury do pryskania z aromatem, z wyciągami z ziół. Też dla mnie akurat się bardzo dobrze sprawdza. Więc nie ma co. Tu widzicie, kury się drapią, więc może coś tam się u nich szwenda, choć pamiętajcie, że kury też się czyszczą. W okresie pierzenia takie zachowanie można zauważyć i zauważycie, że kury wyciągają wtedy pióra. Zazwyczaj wyciągają pióra, które są już im zbędne, więc takie coś, albo po prostu same po kąpieli piaskowej. Dlatego też ważne, żeby kury miały dostęp do piasku. One będą go stopniowo też czyścić się, ale pamiętajcie, jeżeli chodzi o samego ptaszyńca, w dzień on jest nieaktywny. Śpi skubany, chyba że jest to kwaka, wtedy korzysta w pełni, bo jest ciemno pod nią, a jedzenie jest podstawą, jakby dostarczeniem, prawda? To w ogóle fajny miksik mi wyszedł, prawda? Arplingtona i Brachmy. Lala. Bardzo mi się podoba. Więc no niestety, ten kolega jest i będzie, ale jeżeli macie możliwość i zaczynacie walkę z tym kimś, to naprawdę polecam, warto zainwestować w Exol. W szczególności jak macie mało kurek, to nie jest dużo koszt, a wiem, że w Polsce można zdobyć ilości na mniejszą ilość produktów, więc jak najbardziej polecam. Hashtag, no, pierwszy to jest taki, jak się mogliście domyśleć, drugi, co? Co tu można powiedzieć? Krew, no bo tu co innego się nie da, no to... I pamiętajcie, w ogóle jeżeli chodzi o ptaszyńca, on pochodzi z rodziny klaszczowatych, więc wiadomo o co kamen. Tu maluchy wszystkie mi się dogadały. Tak poza tym się dzieje, więc ja mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu właśnie będzie dostarczony Exalt. Działam w tej chwili, będę działał trochę zapobiegawczo, wzmocnię sobie ilość sandezji. Będzie trochę jej więcej używana, po prostu będę używał 3 razy w tygodniu. No i zobaczymy. Mam w sumie małą resztkunię Exoltu, ale że tak powiem, podam to najwyżej wybranym stadom, a na pewno państwom do tej siatki. Więc moi drodzy, to na tyle. Dajcie znać, czy u Was ten kolega się pojawił, czy w ogóle sprawdzaliście, jak to wygląda. I dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.